Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w... Latający potwór Staszek. O, przepraszam, małe przejęzyczenie. Oczywiście chodziło mi o Makarion. Bardzo mi się spodobała ta nazwa. Wymyśliła? Spooky Cookie. W każdym razie napisała, kurczę, nie mam pojęcia, taką propozycję w komentarzach. Mega spoko. Makarion. No idealnie pasuje do tego, że jesteśmy takim latającym potworem i wychodzi z nas dużo spaghetti. Dużo makaronu ogólnie, tak? Ale jeszcze podobało mi się to, co napisał E-Dragon, to sobie spisałem i zadam wam zagadkę, takie pytanie w formie suchara. Co mówi Makarion tuż przed tym, jak zeżre zwłoki człowieka? Pasta la vista, baby. Dobre, podobało mi się. W każdym razie pasta la vista, może też sami będziemy mówili pasta la vista. Ciekawe, czy ja jestem w stanie oddychać pod wodą? Do tej pory... Widziałem, że tak, poza tym zobaczcie, jak tu spędzam trochę czasu, to zobaczcie, że coś się zmienia na tych zielonych kamyczkach, nie wiem, czy to krew, czy co. Poza tym też mi się podobała teoria, którą też wyczytałem w komentarzach i nie wiem, na ile będzie rzeczywiście sensowna, ale spodobał mi się pomysł, a może ja powinienem... To nie ma przejścia. Na przykład dać się zabić, żeby mieć tylko 1 HP i kiedy mam 1 HP, może tylko wtedy... O! Jak się grało w ogóle? Muszę przypomnieć, jak się grało w ogóle, dobra. Żarcie wszystkich naraz, tak, szaleństwo. To jest grane? Aha. Zastanawiam się, co się stało, że ja nie mogę się ruszać. A ja po prostu, moi drodzy, była jakaś scenka, cutscenka. Dobra, na razie tyle. Mogę cię jeszcze opluć. Bardzo mi z tego powodu przykro. No właśnie. Czyli zmniejszyć swoje HP do 1 i może to pozwoliłoby nam pozwoliłoby nam... O, no tu nie jestem w stanie wejść, jak nie jestem najedzony. To czekajcie, to może go jednak spałaszuję. Oh yes! Ale jeszcze do nóżki poproszę, jeszcze nóżki są najsmaczniejsze. Nóżki z człowieka, tak, omnomik. A nie, te są gumowe skurczybyki. I zostawimy sobie tutaj biomasę na później. 4 hapiaczki są bardzo spoko. No właśnie, tego myślę, że to problematyczne byłoby tak dostosować uszkodzenia nasze, żeby mieć tylko 1 HP, ale pomysł jest czcigodny, że tak to powiem. Poza tym, skoro widzicie 3. odcinek, ale myślę, że warto jeszcze o tym powiedzieć, Carrion został serią wiodącą. Ogląda się najlepiej, ogląda się w ogóle znakomicie się ogląda. Muszę przyznać, że jestem z was naprawdę mocno dumny, jak znakomicie oglądał się Carrion. Nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników tej gry, ponieważ już pierwszy odcinek ma, prawdopodobnie jak oglądacie już teraz ten materiał, powyżej 20 000, co jest naprawdę znakomitym wynikiem. Jak na grę, której się tego nie spodziewałem, muszę przyznać. Dobra, ja tutaj, żeby przejść dalej, do tego kolegi tutaj, muszę się przedostać tu, więc dogrywamy grę do końca. Co 2 dni kolejny odcineczek. I będziemy się tego trzymać. Chociaż premier jest mega dużo, to myślę, że Carrionik będzie szedł co 2 dni. Dobra, dorzucimy sobie te... O Jezu, to nie to. Konsumowanie wygląda w taki sposób chyba, tak? Tak jest, dobra. Ja jestem teraz wielkim grubasem. Z jeszcze większym... Tulasem. Wiecie co? A teraz znowu muszę zrzucić biomasę. A to tak wymyślili. Teraz muszę ją znowu z powrotem zrzucić. Muszę zrzucić znowu kilogramy. Kurczę, żeby tak w życiu dało się zrzucać kilogramy, co? Ale byłoby zacnie. Człowiek chce przytyć? Zrzuca z siebie po prostu 20 kilo w jacuzzi, nie? Byłoby to obleśne, ale skuteczne. Okej, ziomuś. A, chciałem cię opluć. Czy ja naprawdę... To się nie wydarzyło. No nie... No to jest już lama. Ja naprawdę dałem się zabić z prostego przeciwnika? W sensie prosty przeciwnik... No nie... I wszystko od nowa? O Jesus. No to tym, że raz tem zlamił teraz, żem ostro mocno. A teraz już mi tak łatwo nie pójdzie. Z żarciem ich. Tak coś czuję. Dobra, tego sobie pożremy. Jezu, jak on nawala, zresztą zobaczcie, jak on napieprza. Tak mi się ładnie go wtedy udało na szybkiego. O, ale chyba się drzwi otworzą? Ale drzwi i tak się otworzyły, co ciekawe. Czy mogę się w ogóle schować, nie? W ogóle muszę pamiętać, że mam też coś takiego jak chowanie się. O, właśnie. I teraz mogę go skonsumować. Trochę tutaj ze swoich tutaj jeszcze shitków. Dobra, nie, muszę być pewny, że on nie żyje. Jeszcze raz tutaj go pomemłam troszkę. Omnom nom. Aha, bo tu jest wajcha. Dobra, nadrabiamy, nadrabiamy. Dobra, jeszcze po drodze zrobiłem taktyczny zapis. Tak, po drodze jeszcze zrobiłem taktyczny zapis. Żeby w razie jak gdyby zginął, żeby miał chociaż ten progres zapisany tutaj. Możesz sobie strzelać w ścianę, chłopie. O Jezu, tu nie było ściany, faktycznie tu nie... O kurde. Chyba tego nie zauważyłem. Patrzcie, 1 HP. Ale wiecie, co to oznacza? O właśnie, jestem teraz bardzo malutki, wiecie co? Czy to mo... To dobra, to teraz pozwoli nam obalić teorię. Czy mogę tędy przychodzić będąc malutkim? Nie, moi drodzy. Nie mogę. Mogę sobie tą macką popróbować coś zrobić, ale tak czy siak... Będąc super malutkim nie mogę tu przejść, ale to byłaby ciekawa mechanika, gdyby gdzieś można było przejść tylko będąc jedną pojedynczą kropeczką. Ja tak to nazwę. Dobra, skonsumowaliśmy sobie zapasową. W sumie, a gdyby zjeść obie? Wiecie co? Co mi przeszkadza, że tu mam obie? No właśnie, nie przeszkadza mi to. Mam teraz już full, jestem wielkim potworem. Oh yeah, Makarion w akcji. Świetnie wyszło. Jak on tu się świetnie broni? Chciałem na niego, wiecie, na full Rambo wejść. Dobra. Ale też jeszcze jedno mnie ciekawi, bo tutaj muszę to jeszcze zbadać. Shit. Co mam wrażenie? Aha, dobra, tu nie było przejścia. Właśnie byłem ciekawy, czy tu w wodę jeszcze można gdzieś pójść. Ale nie widziałem, czy można gdzieś pójść. Postaramy się oczywiście zrobić grę na 100% też przy okazji, czyli znaleźć wszystkie 9 przede wszystkim tych takich tajnych miejscówek. Bo podobno słyszałem od was, od tych, którzy grę już przeszli. Mówicie, że 4-6 godzin? Na tyle ta gra jest. O tak. To się przyda. O! Ciekawe. I co? A jeszcze mówiliście... Tu mogę tym uderzać. Ojoj, a gdzie jest woda? Shit, ja teraz płonę, ale już wchodzę do wody. Dobra, jestem. Choć prawdopodobnie pewnie był jakiś błąd. Czy gdzieś tu jakaś była wajcha, żeby to otworzyć? Może nie. Zresztą mogłem też się ukryć, prawda? Ale stwierdziłem, że idę full Rambo. Tak, mówiliście, że między 4 a 6 godzin gra rozgrywka i że... Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Że mogę zabijać też, atakować przeciwników np. tymi kawałkami drzwi na przykład. Czemu nie? Ewidentnie będziemy za chwilę mogli tędy chodzić. Czuję kolejną... Za chwilę kolejną supermoc. O, otworzyły się przejścia. O, i tu się zamknęło teraz. Okej. Ale że jak już będziemy przy samym końcu gry, to będziemy mogli sobie podróżować po całym kompleksie. Tak, po całym świecie. To jest mega fajne, mega spoko. O, w końcu. Bo wiecie, to było trochę niebezpieczne, że tak długo nie było zapisu. Ale już jest. Oho. I mamy też pierwszą część nowej strefy. Jeszcze raz sobie zapiszemy i odzyskam biomasę. Dzięki temu też... Okej, gościu. Co on tam ma ze sobą? Znowu jakiś przedmiot ciekawy. Czy co, możemy się schować? Nie mogę się chować, kiedy jestem duży, nie? Potem mam jeszcze to. Oż ty! Oż ty! Dobra, muszę przyznać, że to było mocne. Dobra, na szczęście jestem blisko. Dobra, porwałem jednego z nich. I uciekam do wody. Dobra, gdzieś tam go zjadłem. Dobra. Om nom nom. Hapsy, hapsy, dobra, dobre, schabowe z człowieka. No takie, to teraz można powiedzieć, schabowe, no to wiadomo, tylko i wyłącznie z świnki. Więc jak nazwać... Mięcho, może jakoś trzeba nazwać jakoś to, nie wiem, ludzica? Tak, nie, jak jest wołowina, wieprzowina, to może być ludzina albo człowiekina? Jakoś trzeba nazwać mięso z człowieka. Zobaczmy, co jest tutaj, bo tam jeszcze jest przejście w prawo. Aha, no dobra, tu na razie nic. W porządeczku. A tutaj? O! Drony będą. Dobra. Zabawa z dronami. O, jest, dobra. Zrobiliśmy sobie przejście przy okazji. Czy to będzie wywalało? Czy nie będzie wywalało? Tak, to też wywala drugą część przejścia. Okej, o, dobra, możemy teraz zapisać grę, ale ona się automatycznie zapisuje. Oczywiście warto też takich, moim zdaniem, w punktach zapisać bez stacji punkt kontrolny. Za każdym razem zapisywać sobie w nowym miejscu, tak? Żeby móc sobie po prostu mieć ten progres zapisany, na wypadek gdyby trzeba było wracać. Oho. Mogę też ją chwycić i ją rzucać. Widzicie? Też mówiliście w komentarzach, że to na wiele sposobów można niszczyć te drony, nie trzeba zawsze nimi wjeżdżać w nich w taki sposób. Więc jest kilka sposobów. Dobra, na razie nie chcę, nie mam gdzie zostawiać biomasy, nawet bym chciał. Na razie przechodzimy sobie dalej. O, już muszę kogoś zjeść. Wow, dużo was tu. A, tak. I żółtka. O, tam jeszcze strzelałem, bo tamten jest kurczę bardziej niebezpieczny. Dobra, chodź tu. O, tak. To tak jakbym trochę jadł, wiecie co? Jakbym jadł kaszankę jeszcze w kiszce, nie? Jakieś te kiełbasy w kiszce, zamiast opróżnić ją jeszcze z kiszki. No to, tak właśnie mi się wydaje. Tak smakuje mniej więcej. Jak tak se posmakuje, to tak on faktycznie tak smakuje, ten gość, który jest z tą tarczą, nie? Ja się obawiam się przyszłych przeciwników. Co oni tam wymyślą jeszcze w tych kolejnych? Oh yeah! Na to liczyliśmy, na to czekaliśmy. Jakaś kolejna mutacja, którą jest prześlizgiwanie się pewnie. Hydrofilia. Zdolność rozproszenia się w rój glist. Pozwala przyciskać się przez szczeliny, ależ oni to wymyślili znakomicie. Zobaczcie. Jesteśmy teraz rojem glist. Ale megaśne. Ale tam jakby można się było dostać na zewnątrz? Ale nie w tej formie. Okej, podoba mi się. No dobra, zmutowa... A jak wrócić do swojej pierwotnej formy? To jest dla mnie dość intrygujące. O! Już wróciłem. Okej. No dobra, chciałem wrócić, zobaczyć jak to wygląda. Jak mogę z powrotem wrócić do formy glist. Zaraz zobaczymy, czy tu jakieś jest... Chciałem zobaczyć, czy tu jakiegoś przesmyka nie ma tajnego. Na razie, no nie wiadomo, to nie mogę się na razie chować, kamuflować. Czy tu czegoś nie było? Nie, chyba nie. A, wiecie co? A ja może z automatu, wchodząc do wody, będę teraz glizdą. Glistą. Zawsze myślałem, że to się czyta glizda. A nie, to jest glista. Taka glista ludzka. Okej. I teraz tu nam zamknęli przejście. A szkoda, bo tam bym chętnie się dostał. Biorąc pod uwagę, że są tam jakieś przejścia. Ale tylko w drugą stronę. A widzicie, jest exit. Widać, gdzie musimy się ogólnie dostać. Widać, gdzie jest droga ewakuacyjna. Wydaje mi się, że to też jest podpowiedź dla nas. A dalej mogę robić, zobaczcie. A? Moje glisty mają wielkie ryje. A sami zresztą widzicie, gdzie jest sekret. Gdzie jest izolacyjna sala, tak? Widać, zawsze ten rąbik nam pokazuje. Musimy nauczyć się to zdejmować. Jak się nauczymy, to będzie super. A tymczasem na razie glistujemy dalej. O, ciekawe. A czy ja mogę być glistą, która przejdzie nie będąc w wodzie? Przez te przejścia? Dobra, otworzyliśmy przejście do kolejnej. Widzicie, tam się nawet pojawiło wyjście ewakuacyjne. Robimy sobie zapis. No właśnie. Gościu, zaraz się przyjdzie. Co ty tam oglądasz? W Duma grasz? Co to? Czy Butcher to może jest tam na tych małych ekranikach? Czyli poprzednia gra tych twórców? Ło, co to? Tak mówiłem, że jestem ciekaw nowych przeciwników. Cóż to jest za dziadostwo? O. Muszę powiedzieć, że paskudne. O! Cóż to? Uciekam. Ale dostałem troszkę. Jezu, jaki tu ma minigun. To skubaństwo, jakie to ma miniganisko. Robimy tak. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie. Ciężko powiedzieć. Dobra, dostał. Ja też mocno dostałem. Orzesz ty w mordę. No i co ja teraz mam zrobić? Ho, ho, ho. Ależ on mnie szybko wykończył. Może jakieś przejście? Może jest. Jest jakieś przejście, ale dopóki go nie wykończę, to nic nie mogę zrobić. I co teraz? Dobre pytanie. Co ja mogę zrobić teraz, będąc takim, kurczę, chucherkiem? O! To ciekawe. A, rozumiem! Dobra, ale to jest fajnie pomyślane, zobacz, to jest mech, który ma zarządcę. Mogę teraz coś z tym zrobić? Mogę to poniewierać. Mogę tym niszczyć, rzucać. Ciekawe, czy mogę użyć... Czy mogę użyć tego, żeby strzelać w przeciwników, strzelać w ludzi, ale chyba nie. No, ale fajne, bo trzeba wyciągnąć towarzysza. Trzeba wyciągnąć towarzysza. Odzyskujmy sobie biomasę. No dobra. W ten sposób możemy odzyskać... możemy wyciągnąć towarzysza ze środka. Całkiem spoko. O, widzisz, wróciliśmy tutaj. Ale co interesujące, no tutaj jest wyjście. Wyjście ewakuacyjne, ale ja bym chciał... No dobra. Ja chyba nie mam wyjścia, może rzeczywiście iść do tej ewakuacji, ale teraz skoro mam te nowe opcje, no może bym chciał coś potestować, nie? Tylko oczywiście to jak się wcisnę, no to wyjdę stąd. Czy tu były jakieś tajne przejścia? Być może były, być może nie, ale myślę, że możemy iść dalej na razie. We need to go deeper. O, oczywiście, musiało być ten cytat. Na razie idziemy dalej. Ło, podwodna baza Lewiatan, jesteśmy tu. No i mamy przebite śluzy 50%, tracone próbki biomasy 50%, jednostka izolacyjna niezdobyta. Ale widzimy, że w wielu miejscach jednostka izolacyjna wymaga... Mi się wydaje, że najlepiej i najłatwiej będzie szukać tych jednostek izolacyjnych po drodze w momencie, kiedy mamy po prostu power-upy, tak? Już wszystkie zebrane, tylko z drugiej strony jak zbierzemy wszystkie, to czasami są jakieś takie mutacje i dodatki, bo czasami te izolacyjne naprawdę dają nam dodatki fajne. Dlatego wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba czekać z tym do końca gry. Myślę, że byśmy chcieli używać tych... Używać ich, ja tylko będzie taka sposobność. Szczególnie, że teraz wydaje mi się, że myśmy i tak wrócili. Tak, bo to jest główny hub. To jest główny hub. Teraz będziemy w stanie O właśnie, tylko teraz tu się nie przyciśniemy jeszcze, tak? Jeszcze nie potrafimy zrobić tego. Ale myślę, że w przyszłości będziemy potrafić się zmienić w glistę, kiedy jeszcze nie jesteśmy nawet w wodzie. Zobaczcie, że mamy jeszcze dwie supermoce do odblokowania. Też mnie niesamowicie ciekawi, jakie te moce będą. Tu byliśmy, tutaj musimy wejść, czyli jedyna ścieżka to jest tędy. To się jest fajnie rozplanowane, tak? Żeby zaplanować całą tę trasę, żeby nie dało się wejść wcześniej gdzieś, gdzie się faktycznie nie da. Nie wiem teraz, w którą stronę. A, chyba nie w tą. Nie w tę stronę, tak. Tu będziemy wracać, dobra. Czyli tędy, żeby wyjść tu i od razu skonsumować kogoś na obiad. To znowu jest w gumiaku. Dobra, tylko tego możemy sobie pożerać. Jeszcze zawsze mogę wydrzeć i zobaczyć, gdzie jeszcze mięso leży. To chyba nie do zjedzenia jest w takim wypadku, skoro nie reaguje. Tak, ja od razu zmieniam się w glistę, jak tylko wejdę pod wodę. No to niesamowicie jest to skryptowane, naprawdę. Kurczę. Dobra, a gdzie jest przejście dalej? A, bo tu jest wajcha, nie pociągnąłem jej, no tak. Ale pociągnąłem. Tu się coś zamknęło na dole? Tak, tu się drzwi zamknęły, no to ciekawe. No dobra. Ojoj, ojoj! O kurcze, co mnie tam zaatakowało? Patrzcie! Ciekawa sprawa. Czy mogę zniszczyć na przykład tym? Próbuję, nie? Ale nie idzie. Tak chyba też nie. Wydaje mi się, że to są rzeczy nie do zniszczenia. Działka aktywne może usmażyć nieostrożnych konserwatorów w przeciągu kilku sekund. Nieostrożnych... Okej, nieostrożnych... Ojojoj, tam była moja macka, wiecie? Trzeba uważać. Dobra. Na razie nie będę tego niszczył, bo wiadomo, że to będzie powodowało Dłużej pożyję, jak się tam nie wcisnę. I tak będziemy chcieli iść dołem. Może w przyszłości poznamy sposób na niszczenie tych działek. Na razie mamy nowego przeciwnika, dwóch nowych przeciwników mechy. Siedziba Release Science. Ciekawe. Dobra, odzyskamy jeszcze biomasę przy okazji. No dobra. Release Science. Sru, ale mnie wysrało. Tak, i ewidentnie będziemy mogli w przyszłości zmieniać się w te glisty, być może nie tylko w wodzie. Okej, jest opcja zrzucenia biomasy. Rozejrzymy się na początku po tym pokoju. Bardzo bym chciał zobaczyć edytor w tej grze. A, ale to jest interesujące teraz. Lampeczki. Opuszczamy wodę. O kurcze. A, czyli jednak może nie będziemy się zmieniać. Być może nie będziemy się zmieniać. O, a co teraz? A, wiecie co? Chyba rozumiem. Sprytne. Nie będziemy mogli po prostu zmieniać się w glisty bez wody. To będziemy musieli używać jakichś elementów, które będą nam tę wodę tutaj dorzucać, żebyśmy mogli przecisnąć się przez takie szczelinki tutaj. A, wiecie co? I teraz chciałem jeszcze zrobić to. W końcu mogę to zrobić. Oj, tylko muszę rzeczywiście zrzucić biomasę. Dobra, ale to wygląda, jakby główna ścieżka była rzeczywiście tam. A może właśnie dodatkowa ścieżka? To trzeba rozkminić. Zrzucę z siebie zatem. Dobra, nie wiadomo nigdy, czy to główna ścieżka, czy nie. Okej, zrzuciliśmy wodę tu. Tak jest. Przydałby mi się w ogóle prąd, bo nie mogę się już chować. A teraz będę mógł przypłynąć sobie tu. I oby to mnie prowadziło do jakiegoś sekretu. O, a propos prądu. Smaczny jesteś, to się zjem. O kurczę, zaraz mech będzie wypuszczony. Niedobrze. A jednak tamta ścieżka była dodatkowa, zobaczcie. Znaczy niefabularna pewnie, nie główna ścieżka. Jedz, potrzebujesz więcej biomasy, dokładnie tak. A ty gdzie? O Jezu, tu zaraz dwa te wyjdą. Niedobrze. O, automat. Mogę automatem kogoś rzucić. Ciekawe, czy można zadać obrażenia automatem. Tu jest zamknięte. Wszystko pozamykane. Będziemy wracać, będziemy z nimi walczyć. Tu dalej się mogę przycisnąć, nie? Tak, zawsze mogę tu wrócić. Czy mogę coś po prostu schować, tak? A tymczasem muszę sobie wyjść. Kulturalnie otworzyłem drzwiczki. Tu już mniej kulturalnie. Aha! I co teraz? No właśnie, i co teraz? Co to wygląda na, że musiałbym tutaj jakoś zalać to wodą. Dobra. Okej, kolejne zadanie. O, patrzcie, 4 musimy rozwalić. To są wrota, które wymagają aż 4 rozwałki. O, no ewidentnie, zobaczcie, no chowają nam za tymi instrumentami. Kurczę, ja to nazywam jakiś, nie wiem, nazwijmy to jakiś wkręt albo gwóźdź programu. Dobra, możesz se strzelać. Jak cię sponiewieram, jak nie będziesz widział. Shit, to nie był ten moment. Kurczę, bo chciałem przejść na dół, a nie go tutaj na niego iść. Ale dobra. Może tam pójdzie. Kurczę. W dupkę dostałem. Nie zżarłem go, naprawdę? Kurczę. Złóż biomasę? To nie jest dobry po... Jak mnie... Przecież byłem schowany! Co jest? O, bez jaj, przecież byłem, kurna, schowany. Najgorsze jest to, że tu nie ma żadnego miejsca zapisu, zobaczcie. Teraz całość to muszę nadrobić. A niech, to i całą tę zagadkę. O kurde, ci co, dobra. To ja pójdę na początku tu. I tu jest powrót do zapisu. Oż wryj. A widzicie? Złą ścieżkę wybrałem i dlatego mi się nie zapisało. Dobra, zrobię to na szybko. Dobra, jestem z powrotem tutaj. Zrobimy sobie jeszcze taktyczny zapis po drodze. Jak widzicie, jest ich tutaj sporo. Na szczęście ci nie są groźni, dopóki nie włączę tego. To, co muszę zrobić, to przeatakować gościa, zanim się tego spodziewa. W taki sposób mogę to zrobić, nie? I byłoby o wiele łatwiej. Co się stało? Aha! Dobra, aha, bo pociągnąłem być może za wrota, ale jeszcze nie otworzyłem na szczęście mechów. O, dwa mechy naraz mogą być ciekawe. Tu jeszcze nie otworzyli mi, ale wiem, gdzie mi otworzyli. No na razie nie chcę składać jaj. Tak, nie chcę składać jaj, nie chcę składać biomasy. Idziemy dalej. Tu też na razie jeszcze nie przejdę. To jest też ciekawa zagadka, tak? Jak podróżować, jak eksplorować, żeby było optymalnie. Pójdziemy sobie tędy. Myślę, że tędy będzie najciekawiej. Oh yeah! Gość. Już cię nie ma. To są jakieś toalety? Być może były. Gościu nawet nie zdążył strzelić, bo to może to była gościuwa. Dobra. Mamy punkcik zapisu. Dobrze. Kolejny kamień milowy. Znaczy wiecie, te punkty zapisu, mimo że są rzadkie i czasem może lekko sfrustrować, że trzeba cały etap powtórzyć, ale z drugiej strony potem człowiek przypomina sobie, kurczę, no ale przecież mogłem sobie wrócić i zapisać na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co mnie czeka, szczególnie ta walka z dwoma mechami, która mnie tam czeka w przyszłości, może być intrygująca. Wiadomo, że im większy jestem, tym łatwiej mnie zabić. Mogę chyba w ogóle zjeść ten automat. Mogę? Chyba nie. Aha. Oj, oj, oj! No dobra, spróbujemy tędy. Skubaniec. Mega szybko zmieniają swój układ. Ciekawe, cały czas jem tego. O, mogę go tak zabrać. Oczywiście jak nie dostanę bęcki, bo to akurat gość... Dobra, muszę zjeść. Zostawiłem sobie to jedzenie na później w jakiś sposób. O, świetnie. Dawaj, dawaj nóżki. Okej. Teoretycznie można by go jakoś wystraszyć z jednej. Zajść z drugiej, dobra. Trzeba na początku zjeść tutaj, wymemłać go. No właśnie. Dobra, tu się rzuciłem naprawdę na Rambo. Zostały mi 3 punkty, a dzięki temu teraz mogę się schować, tak? A jeszcze jest ich 2. Dobra. Gdzie on jest? Mogę tu pożreć jeszcze. Wyciumkać go po prostu z jego wnętrzności, dobra, okej. Został jeszcze 1. Okej, dobra, i o to chodziło. Ciumkamy go. Jeszcze 1 jest. Uciekam z nim, bo tam właśnie strzelał kolejny. Widzę, że on sobie go potrafi teraz zachować na później jedzenie. Co jest ciekawe. A ja mogę tutaj wejść i zaatakować go. Aha, w taki sposób mogę też uciec. Zobaczcie, ile tu ich jest, ale jedzenie samo do mnie idzie w sumie. Nie będę narzekał. Przyda mi się powiększenie biomasy. Chodź tutaj. Daj mi biomasę. Tak jest, dziękuję bardzo. Dobra. Teraz to będzie musiało być bardzo ładnie zagrane. Uwaga. To nie było zagrane ładnie. Muszę zabrać szafkę, a może jakoś szafką będę strzelić w ogóle, czekajcie, a inaczej szafką spróbujmy go dobić. Mogę wziąć szafkę i go szafką znokautować? Patrzcie, znokautowałem gościa szafką, o tak, to jest sposób. Dobra, weźmiemy teraz inny mebel. Pff, dobra, mam to, mam sposób na drani. Very good. Tu i tak trzeba mieć w ogóle wielką twarz, żeby móc się przebić. Dobra, jest kolejny punkt. Jeszcze wyleciały jakieś fragmenty, ze mną przyleciały tutaj. Mamy 2. Tak jest. W ogóle 3 typków na mnie czeka. Tam się skampiło. A ja się pytam, gdzie jest moja super zdolność wyjmowania tych, kurczę, gwoździ? Patrzcie, tu na górze jest helikopter. Patrzcie, jesteśmy na... W końcu, teraz dopiero zauważyłem, bo w końcu spojrzałem na, za okno, powiedzmy. Jesteśmy na samym szczycie tej całej placówki. Okej, coś wyłączyliśmy. To będzie zamknięte przez to. Czyli tu jest przejść. Całkiem dużo przejść. Dobra, pójdziemy najpierw tam, skąd można jeszcze wrócić. Aha, tu jest zamknięte. Ostatnio byliśmy, ale sobie zamknęli nam drzwi. Czego się drzesz? A tu? To musimy zalać wodą. Albo być po prostu mniejsi. Tak, tu musimy być mniejsi. Dobra. Jak wydrę mordę? Okej, no nie za bardzo idziemy w kierunku jakimkolwiek potrzebnym, ale pójdziemy se tędy. Trądzik, trądzik. Dobra. Co tutaj mamy? Tu będzie można złożyć jajko. Ale tu mamy jeszcze... właśnie. Aha! W taki sposób. Ciekawe. O nie chciałem przechodzić. Ale dobra, nie ma tego złego. Nie no, trzeba zrzucić jajo. To na pewno. Mów dalej robić tutaj rzeczy. Starszy duży jestem, to się nie mieszczę w te korytarze. A bym poszedł tędy. Dokonał złożenia biomasy. Mi się przyda to. I można z powrotem wrócić tu, okej. Ale na razie tutaj nie przejdę. Jestem ciekawy, czy mógłbym zachować na przykład jajko i potem do tego jajka się teleportować tam, gdzie go złożę? Byłoby ciekawe. Nawet pasuje do tej koncepcji tutaj. Wiecie co? Ja chyba mimo wszystko zostawię to w taki sposób tutaj zamknięte, bo nie wiem, czy mi się to nie przyda w przyszłości. Także na razie sobie wrócę. Aha, jak tu zapiszę, to teraz dobra. To mi biomasę wróci. A nie chcę. Dobra, to tutaj wyplujemy. Co to robi? Otworzyło przejście. Okej, ale... Aha! Dobra. Muszę teraz uważać. Tak, przede wszystkim musiałem tego zjeść. Już biomasę odzyskuję. To znowu ja. Roztelepany. Dobra, mam nadzieję, że już nie powstanie. Dobra, tu przeszliśmy. Idziemy tędy. Jest przejście, ale też jest tutaj coś. Najważniejsza część to jest tutaj przejście. Tak. Tu sobie znajdę gniazdo. Trzecia część. Tak jest. Trzecia część wrót. Praktycznie otwarta. Zapiszemy sobie oczywiście. Widzimy, że punkt ewakuacyjny jest tutaj na dole. No dobra. To na początku przyjdziemy sobie tutaj, żeby otworzyć to. Tu zamyka. Kurczę. Coraz bardziej skomplikowane są te tutaj rozwiązania. No dobra, cośmy tu zrobili. Coś żeśmy tu zrobili. Tak. Przede wszystkim otworzyliśmy sobie przejście z tamtej strony. Jeszcze ktoś tu żyje? Ziomuś, wracaj. Gdzie uciekasz? Dobra, to jedzenie na później. Co ciekawe, to nie jest w matce mojej. Było. Dobra. Nie wiem, jak znowu przyczepić to. Ten kawałek mięsa. Co to robi? To w ogóle wyłącza. W ogóle nie zauważyłem tego, że tu jest. Dobra, wyłączone. I co teraz? Te drzwi nadal są zamknięte. Tu na dół, jak sobie zejdziemy, no to niewiele zrobimy. Znaczy, poruszenie tego nie wiem, czy coś zmieni. Jakby jeszcze raz poruszyć tą wajchą. Tu jak wrócimy, możemy naładować prąd. Zawsze możemy pójść jeszcze sobie zostawić biomasę. Ale przede wszystkim możemy zapisać grę. Myślę, że najważniejsza część. Wiecie co? Mam wrażenie, że znowu będę musiał biomasę zostawić i jeszcze raz te wajcho tam ruszyć, zobaczyć, co się zmieni. Tak spróbuję. Czyli co? Tutaj zrzucam. Jednak z powrotem to zamieniam. Jeszcze raz. Zrzucam biomasę. Już druga rzuca na biomasa. Nie wiem, czy to coś daje, jak ja to pozrzucę tego tyle razy. Czy nic nie daje. Idziemy teraz w dół. Jeszcze raz na sam dół. Jeszcze raz naplujemy na to. Oż ty. Nie. Jednak nie był dobry pomysł. Ha! To jak dostać się tam na lewą stronę? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Czy ja czegoś nie zauważyłem? Czekajcie, no bo tutaj zrobiliśmy... No właśnie. Teraz tam się zamyka, a tu się otwiera znowu. Ale coś mi się wydaje, że właśnie o to nam chodzi, żeby tu zamknąć. I tu otworzyć. Ale jak się dostać na ten szyb po lewej stronie? No trzeba by wykombinować. Co zrobić? Żeby dostać się tu. Tam na lewo. Musimy jakoś się dostać, bo tam po lewej stronie jest zejście. Ale jak to zrobić? Nie zauważyłem jednego, a raczej zapomniałem o jednym. Tu na dole jest przejście, zobaczcie. Zapomniałem, że tu jeszcze jest na dole przejście. I to wiele zmienia. Zostałeś kiedyś drzwiami? No właśnie. Dobra, no bo jestem duży. Aha. Tu się też pootwierały wejścia? Tylko jedno. Aha. Pytanie, czy oba mechy wyjdą, czy tylko jeden? Jeden. Czy drugi wyjdzie za drugim razem? Oż ty. Ojoj. O Jezus. Dobra. Udało mi się zdjąć. Czekajcie, udało mi się zdjąć na razie plandekę jemu. Czyli będzie można go jakoś ominąć. Tak jest. Dobra. O shit. Ej, myślałem, że zdjąłem, wyjąłem tego prowadzącego. Chodź tu. No właśnie. Chodź tu, ziomek, dawaj mi swoje szcząteczki. Mogę się naładować, żeby się schować, tak? Skoro jestem mały, ale... Okej, dobra. Czyli tak. Czyli zrobiliśmy w ogóle tę część na razie, a teraz musimy zrobić lewą część, dlatego tu też jest przejście. Dobra, moi drodzy, kolejny... Toalety. Przepraszam, że tak w trakcie robienia. Fuu, ale jest tylko mięso, zostaw jego pozostałości. Właściwie miałem powiedzieć, że o kurczę, potrzebuję się najeść mocniej. Jestem, dobrze. No i moi drodzy, to mamy punkt zapisu. I jest super, ponieważ ten punkt zapisu tutaj w tym miejscu pozwoli nam nie dość, że otworzyć tamto przejście ważne. Czyli mamy otwarte przejście, tak. To jeszcze, no teraz pozwoli nam przede wszystkim zapisać grę i... śmiało mogę powiedzieć, że widzimy się w następnym odcinku już za 2 dni. Jeszcze sobie zobaczę, co jest tutaj. Zerknę sobie. Co nas tu będzie czekało. Jest... Za cicho jest, a no właśnie, tak myślałem. Dobra. Niszczę drony. Tak jest. Bardzo szybko sobie Stanisław poradził z tymi 2 dronami. Zobaczcie, szybki rozpierdziel. Tam piętka można otworzyć. Wysiadłbym na zewnątrz, ale... Uhu, ale chyba się nie da. Tutaj łazi. Nieważne, kto łazi. Wszystkich zjemy. Tak jest. I jak wam się podobało? Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco. To był kolejny odcinek z niezawodnego Carriona. Makariona, przepraszam, tak? O, Makariona. Jeszcze chciałem tak rzucić na koniec. Przyjemne, naprawdę fajne, naprawdę takie mocno angażujące. O! Okej. Znowu to samo, tak? Znowu możemy w razie czego otworzyć sobie przejście. Tak, to samo z jednej, samo z drugiej. Ewentualnie tutaj mogę znowu zrzucić swoją... część swojego ciała. I kombinować oczywiście dalej. Zresztą tutaj i tak będę musiał coś wykombinować, bo inaczej nie przejdę. No właśnie, jedyny mój sposób jaki jest... Czekajcie, ale teraz to jest interesujące. Ja mogę zrzucić tę biomasę sobie tutaj. I co to zmieni? Czy ja jako ma... A, no tak. Już rozumiem. Dobra. Już rozumiem. Po raz trzeci składam biomasę. Przecież tutaj jeszcze jest coś takiego, tu jest ten przycisk. O właśnie, tu. Dobra. I to otwiera przejście, dzięki temu możemy pójść. Nie wiem, czy ja powinienem pójść z biomasą, czy bez. Może powinienem być duży? Kurczę, zdecydowanie powinienem tutaj być duży. Tak coś czuję. Szybko przejdziemy na lewo. Ten mnie zauważał. O, o! Nie, to nie był dobry pomysł. Shit. Ale się rzucili na mnie już od razu. Ewidentnie jakaś biomasa by się tu przydała. O Jezu! Dobra, kogoś tam złapałem teoretycznie, mam 1 punkt życia. Dobra, 1 punkt życia nie za bardzo mi tu pomoże i kurczę. I teraz muszę to przejść już. I teraz już muszę to przejść. Niestety. Nie złóż biomasę, tylko zabierz to. Tak jest, no przedłużam niestety ten materiał. Bo się kurczę rozpędzi. No dobrze mi się w to gra, tak? Dobrze mi się w to gra, rozpędziłem się i o. A chciałem do 40 minut trzymać ten odcinek. Żeby było troszkę krócej niż zwykle, normalnie. No dobra, a tutaj gościu sobie chodzi. Możemy jeszcze go dziabnąć. Świetne to było, muszę przyznać. Dobra, ale go wziąłem w końcu. Mam go. Mam go, może go skonsumować. I teraz tylko tego gościa. Dobra, tu się ukryjemy. O właśnie. Uj, na dole też są ludki. O kurczę, na dole też są typiarki. O, o. O Jezu. Ale se znalazłem moment na koniec. Dobra. Nie wiem, gdzie będzie, z której strony go uderzę. Czy mogę wziąć szafkę, tak? Myślmy. Trzeba wziąć szafkę. Uderzyć ich szafką. Na szczęście udało mi się na początku zjeść któregoś gościa. Smaczny gościu. Dobra, powiększam swoje HP. Dobra, weźmiemy komodę. I komodą w ryj. O tak! To było piękne. Jak nic nie działa, moi drodzy, to trzeba brać komodę. Zresztą też były jakieś meble. Dobra. Huch! I teraz mogę już na spokojnie powiedzieć wam, że dziękuję serdecznie. Wielka piona i trzymajcie się, do zobaczenia za 2 dni. Cześć!